Sylvester Stallone tym razem nie będzie eksterminował setek przeciwników za pomocą karabinu maszynowego, lecz wcieli się w trenera w nowej produkcji Vivid Games – Real Boxing 2 Creed. Jak zapewne pamiętacie, pierwsze Real Boxing stało się niejako przepustką dla bydgoskiego studia Vivid Games do ekstraklasy twórców gier mobilnych. Ta świetna produkcja do dziś dnia święciła triumfy, ale te chyba zaraz się skończą, bo na wirtualny ring wkroczyła jej kontynuacja, która ma wysłać całą konkurencję do narożnika i bezlitośnie obić jej gębę. A że potencjał na takie zakończenie jest spory, no to wiemy już nie od dziś. Pierwsza refleksja na temat Real Boxing 2 Creed? Cholera, jak ta gra wygląda? Szczepszek fałki twórców o tym, iż będziemy oglądać w akcji jedną z najpiękniejszych gier mobilnych, które do tej pory pojawiły się na rynku, wcale nie są przesadzone. Unreal Engine 4, który został wykorzystany do tej produkcji, zdecydowanie nie został zmarnowany. Widowiskowe hale wypełnione do ostatnich miejsc, popisowe openery bokserów, obite facjaty i znakomita animacja. To wszystko razem robi po prostu kolosalne wrażenie. Ta gra wygląda lepiej niż niejedna produkcja na konsolach czy pecetach, a to chyba najlepsza rekomendacja. A co zresztą? Walka, bo to przecież sól tej gry, jest niesamowicie emocjonująca. Sterowanie naszą postacią jest przemyślane i intuicyjne, a maniacy poprzedniej odsłony z pewnością poradzą sobie z rozgrywką już od samego początku. Starcia są efektowne i trzymają w napięciu od pierwszego do ostatniego gongu, głównie w późniejszym stadium gry. Wyprowadzanie efektownych kontr po obronie czy okładanie przeciwnika dynamiczną serią sierpowych to coś, co wyniszczy każdego boksera. Świetnie sprawdza się także system clinchu, a przed każdą rundą możemy wykupić sobie power-upy, które zwiększą naszą moc rażenia, czy też pozwolą na szybszą regenerację energii. Te będą potrzebne, bo czeka na nas 50 etapów kariery ulokowanej na 5 kontynentach, a także boje w multiplayerze z innymi graczami. Twórcy oferują nam także rozbudowany system rozwoju zawodnika oparty o punkty doświadczenia, czy też szereg misji treningowych, w których bawimy się ze skakanką lub też okładamy worek. Nie zabrakło także mikropłatności, z których co bardziej napaleni gracze z pewnością skorzystają. Konieczne staje się bowiem odnawianie sił przed kolejnymi walkami, co następuje automatycznie po upływie określonego czasu lub też po wymianie diamentów, które możemy sobie kupić. Na szczęście ceny za nie oraz za złoto, za które kupimy przedmioty, nie są zbyt wygórowane. A już na pewno nie tak, jak w nowym Need for Speed czy Angry Birds. Real Boxing 2 Creed to precyzyjny lewy podbródkowy we wszystkich tych, którzy wątpili w powodzenie kontynuacji mobilnego boksu. A ten jest świetny. Efektowny, wciągający i co najważniejsze, nie jest on bezmyślną naparzanką, a produkcją wymagającą od nas przemyślanych posunięć. To jedna z najlepszych gier sportowych na rynku, bez dwóch zdań. A jeżeli pojawią się lepsze, to na pewno dowiecie się o nich na @appmaniak.pl.